Red Dead Redemption 2. Pamiętnik Artura Morgana. Odcinek 4. Dyskrecja nigdy nie była nam bliska. Z Dutchem i Hoseą nigdy nie działaliśmy nieroztropnie, ale będąc na bakier z prawem, łatwo robiliśmy wokół siebie dużo hałasu. Miałem więc dobre podstawy, by przewidywać, że założony plan spokojnego zbierania gotówki w okolicach Valentine weźmie w łeb prędzej niż później. I nie pomyliłem się. Kłopoty krążyły wokół, a w końcu przypuściły atak, zmuszając do podjęcia szybkich i stanowczych kroków. Ale może dobrze się stało, bo jakoś nie widziałem w tych okolicach zbyt wielu szans na dobry zarobek. Tym razem to nie Majka lub Sean, nasi etatowi spec od problemów, zmusili nas do błyskawicznej ucieczki. Wszystko zaczęło się dość niespodziewanie. W Valentine szykowano targ zwierząt gospodarskich, na którym mogliśmy trochę zarobić, sprzedając skradzione wcześniej owce. Sprawy mieli doglądnąć Strauss i Marston, podczas gdy ja z Dutchem utnę sobie spokojną pogawędkę w salunie przy szklaneczce whisky. Drink? Sure. To your good health. Thank you. Van der Linde! Get out here! To miało być całkiem leniwe popołudnie, ale zmącił je niespodziewany gość. Sam Leviticus Cornwall we własnej osobie. Miał dość bycia okradanym i przyjechał ze swoją świtą rozmówić się z van der Lindem. Informatorzy trafnie wskazali mu miejsce naszego pobytu, więc już na samym starcie zyskał dość istotną przewagę. Sytuacja wkrótce ułożyła się dla niego jeszcze bardziej korzystnie, bo w ręce wpadli mu cenni zakładnicy w osobach Marstona i Straussa. Trzeba było szybko działać, bo śmierć groziła nam samym i naszym kompanom. Opracowaliśmy z Dutchem plan działania, który uwzględniał nasze predyspozycje. Niespecjalnie wyszukany, przyznaję. On miał ich zagadać, a ja wyczekać na dobry moment i wystrzelać jak kaczki. Sęk w tym, że nie zdążyliśmy przemyśleć kolejnych kroków. Załatwiłem więc napastników, którzy trzymali na muszce Johna i Leopolda, ale za moment wywiązała się otwarta bitwa na skalę nieznaną wcześniej społeczności Valentine. Ukryci za wozem, musieliśmy przebijać się przez całe miasteczko do czekających po drugiej stronie koni. Pech chciał, że do walki włączyli się też zachęceni nagrodą od Cornwalla rewolwerowcy z mieściny, a także sam, liczący najwyraźniej na sowite wynagrodzenie szeryf. Strauss szybko oberwał. Niegroźnie, ale że rzadko kiedy ma okazję wziąć udział w strzelaninie, to jedno draśnięcie wystarczyło, żeby spanikował. Był bezużyteczny. Zostaliśmy we trzech, z Leopoldem leżącym na wozie i wydzierającym się w niebogłosy. Kule świszczały nam wokół głów, wydrążały dziury w drewnie, rozrywały worki z ziarnem i tłukły butelki oraz dzbanki stojące na werandach. Jakimś cudem dotarliśmy do koni niedraśnięci. Trzej kompanii ruszyli przodem, a ja zostałem lekko z tyłu, by pozbyć się pościgu. Dobrze, że Tennessee Walker nie boi się kul i dzielnie znosi przelatujące koło głowy pociski oraz wystrzały broni tuż nad uchem. Gnał więc naprzód, a ja starałem się mierzyć tak, by zestrzelić jeźdźca, a nie zrobić krzywdy zwierzęciu. Gdy ostatni z ludzi Cornwalla spadł z siodła, zrobiło się nagle bardzo cicho. W drodze do obozu rzuciłem okiem na stan amunicji. Rewolwery opróżniłem niemal do końca. Przed pościgiem broniłem się już mauzerem i strzelbą, Nie wyszło to najgorzej, bo szybkostrzelny pistolet pozwolił mi zasypać gradem ołowiu ludzi Lewitikusa, a strzelba odgonić tych bardziej hardych, którzy podjechali zbyt blisko. Dobrze, że wystarczyło mi naboi, bo w ferworze walki trudno byłoby sięgać po amunicję do juków. Nie mam wątpliwości, że po tym wszystkim Valentine mamy z głowy na dobre kilka tygodni. Dutch szybko zorganizował obozowiczów, którzy jeszcze przed zmrokiem spakowali na wozy wszystko, co niezbędne. Nie było czasu na odpoczynek, więc ruszyliśmy z Charlesem sprawdzić nowe miejsce. Zrobiło się już ciemno. Przynajmniej na kilka godzin stawaliśmy się trudniejsi do zidentyfikowania. Okazało się, że pierwotny plan zakładał przenosiny na dość otwarty teren, nieopodal wyschniętego rozlewiska. Nie dość, że obszar trudny do obrony przed ewentualnym atakiem, to jeszcze niegościnny, bo w każdej chwili mogła nas zalać przybierająca po ulewnym deszczu woda. Zniechęcały też te leżące w błocie zwłoki mężczyzny w niebieskim płaszczu. Kilkanaście metrów dalej paliły się światła. Znaleźliśmy maleńki obóz z jednym wozem i 2 namiotami. Wydawał się pusty, ale nic nie wskazywało, żeby był opuszczany w pośpiechu. Tropicielski zmysł Charlesa go nie zawiódł i odkrył ukrywającą się za prowizoryczną osłoną z desek niemiecką rodzinę. It's okay. It's okay. Come out of there. Kobieta wymierzyła w nas strzelbę trzęsącymi rękami. Z oczu dało się wyczytać desperację. Z uniesionymi rękami próbowaliśmy coś jej wytłumaczyć po angielsku. Szczęśliwie jedna z córek znała choć trochę normalny język i pomogła się porozumieć. Okazało się, że ich ojciec został uprowadzony. Nie moja sprawa. Taki już jest Dziki Zachód. Charles jednak nawet przez moment się nie wahał. Wskoczył na konia i ruszył na poszukiwania. Nie mogłem go tak zostawić i w ten sposób również wziąłem udział w akcji ratunkowej. Zaczął padać deszcz, zacierając ślady zostawiane przez konie porywaczy. Upór Charlesa zrobił jednak swoje i zaprowadził nas daleko na południe, aż nad brzeg jeziora, gdzie obóz rozbiła mała grupa bandytów. Mieliśmy przewagę, bo atakowaliśmy z zaskoczenia, skrywając się pod osłoną nocy. Szybko i sprawnie uporaliśmy się z zaskoczonymi zbirami. Gdy padły pierwsze strzały, kilku zerwało się na równe nogi, ale nic więcej nie zdołali zrobić. Jestem pewien, że nawet nie zdążyli nas dostrzec. Sam nie mogłem w to uwierzyć, ale tym sposobem upiekliśmy 3 pieczenie na jednym ogniu. Znaleźliśmy świetny punkt na obóz, pomogliśmy potrzebującym, a przy okazji ja zarobiłem ciężką i wartą małą fortunę sztabkę złota. Okazało się bowiem, że uprowadzony mężczyzna jest powiązany z rodziną trudniącą się wydobyciem cennego kruszcu i w podzięce wręczył mi największy łup, jaki zdobyłem w ostatnich miesiącach. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Może to znak, że karta zaczęła się odwracać? Czuję, jakbym wraz z przenosinami obozu zmienił też skórę. W ciągu ostatnich kilku tygodni było kilka takich sytuacji, które normalny człowiek nazwałby całkowitą rewolucją w swoim życiu. Żyliśmy spokojnie i dostatnio w Blackwater, by kilka tygodni później czerpać niewyobrażalną radość tylko dlatego, że mamy po ciastku owsianym w ręce i 4 ściany wokół nas w górniczej osadzie na północy. W Valentine szybko trzeba było przypomnieć sobie o bandyckich korzeniach. Tutaj z kolei na razie staramy się żyć cicho i spokojnie. Dutch ogłosił zakaz używania broni w pobliskim Roads i na ranczu Grayów. Każdy ma być miły, grzeczny i nie sprawiać kłopotów. Nie jest to łatwe, gdy wokół kręci się tylu szubrawców z Lemoyne. Podejrzewam, że wpływ na decyzję Dutcha miała sytuacja Sadie. Najwyraźniej nieco źle oceniliśmy ocaloną na północy wdowę, bo wcale nie odnalazła się w roli pomocnicy kuchennej Pearsonsa. Nikt nie miał jednak specjalnie pomysłu, jak przerwać kolejne kłótnie wspomnianej dwójki i co zrobić z przygarniętą do grupy kobietą. Gdy jednak sytuacja zaostrzyła się na tyle, że w ruch poszły groźby i wymierzone w siebie ostrza noży, musiałem interweniować. Zabrałem Sadie do miasta. I o rany, to był dopiero zły pomysł. Ma charakterek, to trzeba przyznać. Kilkukrotnie musiałem jej przypomnieć, że przyjechaliśmy zrobić zakupy, a nie złupić i spalić miejscowy sklep. Gdy wróciłem z poczty, po nadaniu listu Pearsonsa, zastałem towarzyszkę już przebraną w męskie ciuchy i poganiającą biednego sprzedawcę, który usłużnie ładował towar na wóz. To była tylko zapowiedź jej talentów. W drodze powrotnej natknęliśmy się na szubrawców, którzy wybrali sobie wyjątkowo niefortunny cel na rabunek tego dnia. Sadie szybko zakończyła wymianę gruźb, robiąc dziurę w czaszce jeźdźcowi po prawej. Wywiązała się otwarta bitwa na skrzyżowaniu dróg przy lasku, podczas której Sadie, z bojowym okrzykiem na ustach, posłała do piachu 4 chłopa. Zdecydowanie nie doceniliśmy jej umiejętności. Nie kłamała, deklarując, że z mężem uzupełniała się we wszystkim. Następnego dnia Dutch zaproponował mi i Hosei wspólny wypad na ryby, jak za dawnych, dobrych lat. Rzeczywiście, dawno już nie mieliśmy okazji, by w spokoju gdzieś się wybrać tylko we trzech. Oczywiście nie mogła to być zwyczajna wyprawa nad jezioro. Wędki zarzuciliśmy dopiero o zmroku. Wcześniej natknęliśmy się na stróżów prawa przewożących naszego dobrego znajomego, Trelaunego, który został zatrzymany za jakieś oszustwa. Złotousty van der Linde nie mógł go tak zostawić i zaczął owijać sobie wokół palca szeryfa i jego zastępcę. How are you boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. You a Scot? Partly. Może i odniósłby sukces, udając gościa o szkockich korzeniach, ale transportowani tym samym wozem Andersonowie skorzystali z nieuwagi strażników, by otworzyć kłódkę i zwiać na akurat przejeżdżający pociąg. I tak przez moment zostałem stróżem prawa, który ściga bandytów, rozbraja ich i pakuje do cel. Mnie kosztowało to rozcięty nożem policzek i sporo wylanego potu. Ale Dutch zbudował dobre relacje z szeryfem, więc może było warto. Czas pokaże. Na zakończenie dnia musiałem jeszcze na łowisku wysłuchać kilku wspominków moich oddanych druchów. Że też ryby nam od tych wydumanych historii nie pouciekały. Stary dobry Hosea. Stary dobry Dutch. Ostatnie dni sprawiły, że zacząłem sobie myśleć, jakby to było, gdyby moje życie potoczyło się trochę inaczej. Może nawet zostałbym praworządnym, ciężko pracującym obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Znalazłbym swoje miejsce, wszak niedawno całkiem dobrze spisałem się jako pomocnik szeryfa. Wczoraj z kolei, na polecenie Dutcha, odwiedziłem plantację Grayów, by dowiedzieć się czegoś więcej o wieloletnim konflikcie dwóch zwaśnionych rodów. I tak zostałem listonoszem, który przewozi tajne wiadomości pomiędzy zakochanymi. Trafiliśmy do ciekawej okolicy, nie ma co. Summer Roads to mała mieścina, w której sporo do powiedzenia ma lokalny gang szubrawców z Lemoyne. Panoszą się do tego stopnia, że nie dają przyjezdnym nawet skorzystać z salonu, jeśli mają akurat taki kaprys. Dwóm, co bardziej krewkim, musiałem wybić z głowy złe pomysły jednego dnia, bo nie chcieli odpuścić. Niedługo później natknąłem się na pracującego w zakładzie pogrzebowym dłużnika Straussa, który płaci skarbami umarłych. Poznałem też tych idiotów chodzących w białych kapturach, co to palą po lasach drewniane krzyże. Minionej nocy złapałem ich na inicjacji nowego członka, która zakończyła się przypadkowym spaleniem chłopaka. Namieszali mu w głowie i odebrali życie. Palec mnie świerzbi, by nacisnąć spust, jak tylko ich widzę. Same plantacje Grayów i Braithwaite'ów robią niesamowite wrażenie. Ciągną się kilometrami. Wszystko ogrodzone płotami. Uprawy wyglądają na zadbane i zdrowe. Nie brakuje też uzbrojonych strażników, dla których każdy przejeżdżający to potencjalny złodziej i wróg. Pewnie mają czego strzec, ale w tym momencie próbować z nimi zadrzeć to jakby stawać do walki z całym pułkiem wojska. Być może trzeba będzie to rozegrać sprytniej. Zdołałem już poznać przedstawiciela rodu Grayów i jego oblubienicę z familii Braithwaite'ów. Tragiczna historia miłosna, rodem z książek, przy których damy ronią łzy w pociągach. Pomogłem dostarczyć po cichu przesyłkę do kobiety i dostałem list zwrotny, więc może ta zabawa w kuriera się opłaci. Gray już coś wspominał o nagrodzie. Być może trzeba będzie jednak posunąć się do małego szantażu i pobawić w politykę. Na tyłach domu Grayów znalazłem obleczony grubym, zardzewiałym łańcuchem wychodek, w którym zamknięta była kobieta. Bredziła coś o córce i liczyła bez sensu. Najwyraźniej postradała rozum i stała się balastem dla rodziny, która postanowiła po cichu rozwiązać problem. To może być as w rękawie, z którego w odpowiednim momencie trzeba będzie skorzystać. Wujek to jednak powinien sobie leżeć i odpoczywać w obozie. Cofam wszystko, co wcześniej napisałem, krytykując go za lenistwo. Wczoraj zagadnął mnie z pomysłem napadu na transport cennego ładunku, który rzekomo będzie bez obstawy. Czułem, że to zbyt podejrzany temat i wolałem odpuścić, ale wujek nalegał i wciągnął w to też Charlesa i Billa. Nie było wyjścia. Trzeba było jechać. Przynajmniej samego wujka też wyciągnęliśmy, co by nie myślał, że zarobi tylko za gumowe ucho. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Wóz bez obstawy, z cennym ładunkiem i woźnicami, którzy nie zamierzali zgrywać bohaterów. Szybko wyszło jednak na jaw, czyje pieniądze przewożone są w kufrze. Właścicielem był nie kto inny jak sam Leviticus Cornwall. Mieliśmy unikać kłopotów, nie rzucać się w oczy, a już na pewno trzymać się z daleka od wszystkiego, co związane z potentatem finansowym. Wujek najwyraźniej któregoś fragmentu poleceń Dutcha nie dosłyszał. Nie było już jednak odwrotu i zabraliśmy łupy. Chwila zawahania wystarczyła, żeby na miejsce dojechała uzbrojona po zęby obstawa. Rzuciliśmy się do ucieczki, ale pościg nie ustępował. Trudno strzelać się z siodła i to jeszcze w cele znajdujące się za plecami. Tennessee Walker dzielnie znosił huk wystrzałów i pędził przed siebie, trzymając się blisko Charlesa i reszty. Zboczyliśmy z dróg i przebiliśmy się przez niewielki zagajnik, myląc nieco tropy pościgu. Na moment dotarliśmy do samotnego gospodarstwa, leżącego na lekko górzystym terenie. Kilkaset metrów na zachód mieliśmy las. Pogoniliśmy konie i ukryliśmy się w zaniedbanej, niszczejącej stodole, której najwyraźniej nikt nie używał od kilkunastu miesięcy. Wyczekiwaliśmy. Pierwszą wartę wziął Charles. Słońce zachodziło leniwie i niechętnie, przedłużając nastrój niepokoju i nerwowości. Williamson nigdy nie był szczególnie cierpliwy i parokrotnie trzeba było go uciszyć, bo zapominał się i gotów był podjąć jakąś głupią decyzję. Wydawało się, że wyjdziemy z opresji bez szwanku. Zapadł mrok, okrywając ciemnym płaszczem wszystkich kryminalistów tego świata. Nocne bestie wychodziły na polowanie, a jedynym świadkiem ich niegodziwości był przyglądający się wszystkiemu z wysoka księżyc. Powoli szykowaliśmy się do opuszczenia schronienia, gdy na gospodarstwo przybyła grupa poszukiwawcza. Dwóch mężczyzn z pochodniami skierowało swoje kroki do domostwa. W skupieniu wsłuchaliśmy się w rozmowę. Przerażony właściciel zasugerował, że słyszał dziwne dźwięki ze stodoły. Tropiciele ruszyli w naszą stronę. Przytuleni do ścian, wstrzymaliśmy oddech, widząc jak światło pochodni powoli rozświetla kolejne elementy drewnianej konstrukcji. Ludzie Cornwalla nie byli zbyt dokładni. Najwyraźniej mieli już dość wielogodzinnych poszukiwań. Mogło nam się udać. Niestety, gdy już odchodzili, Bill narobił hałasu. Trzeba było stanąć do walki. Dobrze przygotowałem się na tę sytuację i zabrałem ze sobą 2 rewolwery, karabin powtarzalny i dubeltówkę. Atakowali nas z każdej strony, próbując znaleźć słaby punkt obrony. Odpieraliśmy kolejne próby podejścia bliżej. Huk wystrzałów burzył spokój nocy i pewnie trwałoby to jeszcze z godzinę, gdyby nie pożar jednej ze ścian stodoły. Może i dobrze, że tak się stało. Musieliśmy opuścić naszą małą twierdzę i rzucić się do ucieczki. Jedyny rozsądny plan zakładał ukrycie się w pobliskim lesie. Rozdzieliliśmy się, licząc na rozbicie sił Cornwalla i zgubienie tropicieli. Zostałem z wujkiem. Zbiegliśmy w dół lasu i przytuliliśmy się do wielkich głazów, czekając na dalszy rozwój sytuacji. Staraliśmy się uspokoić oddech, który w tym momencie zdradzał naszą pozycję i zagłuszał kroki napastników. Nie byli zbyt dyskretni. Duet zmierzający w naszą stronę rozświetlał sobie widok latarnią i głośno rozmawiał. Łatwo było się przygotować. Wyjąłem nóż do rzucania i mocno chwyciłem w palce lekkie ostrze. Podzieliliśmy cele między siebie i czekaliśmy. Krok bliżej. Krok bliżej. Jeszcze chwila. Sylwetki pojawiły się przed naszymi oczami, ale nie dostrzegły nas. Było dla nich już za późno. Obaj mężczyźni padli jak rażeni piorunem. Nie był to jednak koniec, bo nasi kompani zlokalizowani paręset metrów dalej byli dużo mniej uważni i wypalili z broni, by zlikwidować ścigających ich najemników. Wywiązała się kolejna strzelanina. Ruszyliśmy Charlesowi i Billowi z pomocą. Zdążyliśmy zaskoczyć wrogów, zachodząc ich od tyłu. I tak niewinny rabunek zmienił się w całodobową walkę o przetrwanie, z której tylko cudem wyszliśmy cało w komplecie. Wujek i te jego pomysły. Nawet plik banknotów w ręce nie działał w tym momencie zbyt kojąco na nerwy. Każda decyzja ma swoje konsekwencje. Każdego dnia podejmujemy różne wybory, czekając tylko na efekty. Te mogą być bardzo różne. Różny może być też moment rozliczenia. Jedni czekają tylko chwilę, by poznać wynik. Inni, na bolesny i często dotkliwy w skutkach werdykt, muszą wypatrywać latami. W mniej niż godzinę kłopotów narobiły sobie sufrażystki z Rhodes, które w tak krótkim czasie zdołały zwrócić uwagę całej okolicy i sprowokować niezadowolonych z ich żądań mężczyzn. W ciągu paru chwil stały się celem obelżywych komentarzy i gruźb, które mogły stanowić tylko preludium do nieodwracalnych zmian w ich życiu. Odważnie zagrały wabank, choć wiedziały, że w tej okolicy lepiej zachowywać poglądy dla siebie. Sam zdążyłem się już o tym przekonać, ale na prośbę Bo i tak stałem się stroną w konflikcie, próbując chronić jego ukochaną Penelope przed linczem. Zaślepieni miłością kochankowie z dwóch skłóconych ze sobą rodów ryzykowali wszystko, podążając za tym, co mówiły im serca. W ich przypadku czas rozliczenia może być różny. Prawdopodobnie dowiem się niedługo, czy pisane jest im szczęście. Czas pokaże też, czy sufrażystki zdołają oprzeć się ogólnej niechęci i zrealizować swoje postulaty. Z tej potyczki wyszły bez szwanku, ale może trochę potrwać, nim osiągną cel, zwłaszcza w takich miejscach jak przywiązane do tradycji Rhodes. Rozliczenie za życie na kredyt może też przyjść do człowieka po paru miesiącach. Niewielu spodziewa się, że zaciągnięte długi od losu trzeba będzie kiedykolwiek spłacić. Wielu nowe okoliczności zaskakują, gdy przeszłość przypomina o sobie w najmniej spodziewanym momencie. Jak w przypadku niewiernego męża, który dał się porwać namiętności z nową znajomą, który nasycił się jej łonem, rozbudził w niej uczucie, a następnie postanowił wrócić do bezpiecznej przystani. Do żony, która kocha go i czuwa przy nim od lat. Nie mógł spodziewać się, że pożegnalny list do kochanki nie wystarczy do spłaty zaciągniętych długów. Jej na pewno nie wystarczył. Nie akceptowała miłosnej pożyczki na kilka tygodni. Chciała go mieć tylko dla siebie. Na wieczność. Kupiła więc rewolwer od jakiegoś zapijaczonego bandyty i pojechała do domu lubego. Z listem zmiętym w spoconej dłoni i mocno ściskanym rewolwerem w drugiej weszła do domu kochanka i jego żony. Ją zamordowała od razu, nim ta zdołała wstać z łóżka. Brunatna plama krwi zajęła białą koszulę nocną niewinnej gospodyni oraz pościel pamiętającą czasy radosnych chwil pary. Z kochankiem jeszcze chwilę rozmawiała. Strzelała tak, by ranić, nie zabić. I rozmawiała. Wszechobecna krew w domostwie świadczy, że odchodził na tamten świat powoli. A później wyszła, Usiadła obok wozu, tonąc we łzach. Spojrzała pewnie jeszcze raz na list od kochanka. Przystawiła broń do skroni i nacisnęła spust. Być może z nadzieją, że za moment znów będą razem. Czasami godzina, czasami kilka tygodni. Czas rozliczenia może jednak równie dobrze nie nadchodzić przez długie lata, dając złudną nadzieję, że przeżyło się życie dobrze i sprawiedliwie. Tak pewnie myślał stary głupiec Compson, którego znalazłem pewnego dnia pogrążonego w pijackiej rozpaczy na ławce pod stacją kolejową Roads. Udawał przykładnego obywatela, któremu życie zniszczyli bezduszni bankowcy, zabierając rodzinną posiadłość i wyrzucając go na bruk za niespłacone długi. Nie tylko pieniądze Compson pożyczał jednak za swoich młodych lat. Jak dowiedziałem się, przeszukując jego dom w poszukiwaniu kilku prywatnych skarbów, o które poprosił, jakiegoś starego rewolweru i fotografii, za dawnych czasów zajmował się polowaniem na niewolników. Był wtedy okrutny, bezlitosny i skupiony na pomnażaniu fortuny swojej i swoich zleceniodawców, niezależnie od ceny. Zaciągnął dług od losu, który spłacić przyszło mu dopiero kilka dekad później. Stracił wszystko, co zyskał na krwi i łzach innych. Stracił protekcję, a bez niej nie miał już ani szacunku, ani przyjaciół. Został sam, bez grosza przy duszy i z perspektywą zbliżającej się nieuchronnie śmierci, która zabierze go prosto w otchłań piekieł. Każdy wybór ma swoje konsekwencje. Wiem to doskonale, podróżując od lat z gangiem. Każdy pozostawiony za nami trup to dług, który przyjdzie kiedyś spłacić. Każdy zrabowany dolar to kredyt na życie z nieustalonym terminem spłaty. Miejmy tylko nadzieję, że oddać pożyczki będziemy mogli na naszych własnych warunkach. Dutch głęboko wierzy, że tak będzie. Pozostaje mu tylko zaufać. Dziękuję za wysłuchanie 4. odcinka audiobooka z gry Red Dead Redemption 2. Arthur Morgan będzie dalej pisać swój pamiętnik, więc z pewnością będzie jeszcze okazja nieraz zawitać na Dziki Zachód. Jeśli lubicie tego rodzaju opowieści, zajrzyjcie też na bloga gralingrad.pl, gdzie w formie pisanej poznacie historię żołnierzy z Wielkiej Czerwonej Jedynki z Call of Duty 2, czy zagłębicie się w świat cyberprzyszłości z gry Invisible Inc. Nie żałujcie również komentarzy i subskrypcji. To one napędzają rozwój Gralingradu. Mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce. Dzięki za uwagę.